Szanowni Państwo, akurat przypadło mi w udziale być współorganizatorem dzisiejszej konferencji z uwagi na to, że zrealizowaliśmy w naszej gminie jeden z pierwszych projektów związanych właśnie z poprawą efektywności energii elektrycznej w szkole właśnie w gminach. Dzisiaj ten projekt będziemy Państwu go pokazywać, omawiać. Dlaczego my pierwsi? No, skorzystaliśmy ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zrealizowaliśmy audyty oświetleniowe. Tych audytów wykonało kilka dni, natomiast my po prostu nadgorliwie poszliśmy do przodu i zaraz za tym audytem porozmawiam z Panem właśnie Młodarczykiem. Dokonaliśmy tej inwestycji na hotel niebogatelną 125 tysięcy złotych, będę dokładnie o tym mówił, natomiast spodziewamy się efektów, konkretnych efektów i chcieliśmy się z Państwem podzielić właśnie naszymi efektami, naszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Efektywność energetyczna to właściwie można powiedzieć są takie, jak gdyby ma dwa aspekty. Na pewno aspekt środowiskowy, bo to jest mniejsza redukcja, czy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ale o tym chyba już nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast drugi aspekt to jest aspekt ekonomiczny. Jak to wygląda w placówkach oświatowych? Mamy z kilku też gmin dane na temat zużycia energii elektrycznej, zużycia energii cieplnej. I proszę Państwa, mam takie dwa parametry. Kilowatogodzin energii elektrycznej na metr kwadratowy placówki oświatowej na rok. W złotówkach wynosi to, jest taki ładny rozstrzał, od 20 do 60 zł. Według badań GUS-u, dostępnych ogólnie, płacimy o 75% więcej za energię elektryczną w stosunku do najtańszego województwa, a subwencja oświatowa jest taka sama. W utrzymaniu obecnej sytuacji nie ma wygranych, ale można to zmienić. I to, co my proponujemy w naszym programie oświetleniowym, łącznie z naszymi partnerami, to zdrowsze dzieci z lepszymi wynikami w nauce i z bardziej zadowolonymi rodzicami. Obniżanie wydatków na energię elektryczną nawet o 75%. To jest realne, zaraz pokażemy też, jak to wygląda. Brak kosztów konserwacji i wymiany źródła światła przez 20 lat. Przyjazny mechanizm finansowania, powiemy też o nim, bez kosztów startowych. To jest dosyć ważne, bo do dzisiaj tego typu inwestycje, szczególnie w gminach, które mają więcej szkół, były poza zasięgiem budżetów. Realizujemy tą wymianę oświetlenia w sposób nieuciążliwy. Jeżeli to jest rok szkolny, to realizujemy to w ciągu tygodnia między 18 a 6 rano. Dzieci mogą cały czas korzystać ze szkół. Jeżeli mamy ferie czy wakacje, no to mamy cały czas do dyspozycji szkoły. Pracujemy także w weekendy. Robimy to tak, żeby nie zaburzyć codziennego życia szkoły. No a wynikiem tego wszystkiego są komfortowe warunki pracy dzieci i młodzieży. I teraz tak. Kto korzysta na tym? Państwo jako samorządy i szkoły mogą wygenerować milionowe oszczędności. W zależności od tego, jaką mają Państwo cenę energii, ile tych szkół jest w gminie, one mogą być milionowe lub mogą być wielomilionowe. Tak? Już byliśmy w takich gminach, miastach, gdzie jest 50, 60, 80 szkół, to tam te oszczędności w ciągu roku mogą być milionowe. Niezawodne oświetlenie, które ma startowo od razu wydłużoną gwarancję do 5 lat i 20 lat okres trwałości. Koniec z częstą wymianą oświetlenia, bo stare technologie wymagały tego, żeby co jakiś czas te świetlówki stare wymieniać, montować, czyli trzeba było mieć koszt ludzi, którzy to robili, koszt magazynowania i koszt kupowania tych świetlówek starych. Oświetlenie zgodne z normami, czyli spokój, bo to zarówno pod kątem samych uczniów, jak i rodziców, ale także sanepidu. Zwrot inwestycji w okresie maksymalnie 3-4 lat. W ekstremalnych przypadkach mamy zwrot inwestycji po 2 latach. Przy tak bardzo wysokich kosztach prądu, jak tutaj Państwo mają. No i możliwość wprowadzenia w JST modelu szkół plus energetycznych, tak? Bo tutaj Państwo mówili o zero energetycznych, mamy taką hasło plus energetycznych w związku z tymi wszystkimi zmianami, które teraz idą w ustawodawstwie. Pan Stefan Danielewicz opowie później o tym, jak to można zrobić, bo ta fotowoltaika, która nie miała wcześniej sensu na szkołach, teraz będzie miała sens właśnie dzięki zmniejszeniu mocy. Uczniowie. Lepsze wyniki w nauce, większe skupienie uwagi, szybsze czytanie nawet o 35%, pani Małgorzata powie więcej, mniej chorób oczu, nosu. Proszę zobaczyć,
jak na wiele różnych elementów naszego organizmu wpływa się oświetlenie. Tak? My na ten temat w ogóle na co dzień nie myślimy, a to tak naprawdę ma bardzo duże wrażenie. No i koniec problemu z rtęcią po zbiciu świetlówki, tak? Czyli taki klasyczny przykład, kiedy mamy starą świetlówkę z rtęcią, ktoś kopie piłkę, rzuca czymś i trzeba wyprowadzić dzieci z klasy, ponieważ rtęć się wylała na czyjeś biurko albo na dziecko. Naszym strategicznym partnerem jest Philips. Wszystko, co montujemy w tym projekcie, to są oprawy z Philipsa lub firm należących do Philipsa. Główne oprawy, które są montowane w klasach, to są oprawy, które zostały specjalnie pod ten projekt przygotowane, które spełniają wszystkie wymogi. Montujemy tam świetlówki stopowych linii Philipsa, które dają bardzo dobrej jakości światło. Pan Marcin Kozłowski więcej na ten temat powie. No a przy okazji mówimy o światowym koncernie, ale tak naprawdę mówimy, Państwo mówią właśnie, że to lokalny partner, tak, bo tutaj z Kętrzyna, natomiast to oświetlenie jest montowane później w Pile w Polsce, sprawdzane w Kętrzynie, więc jesteśmy pewni, że to nie jest coś, co jest po drugiej stronie półkuli przygotowywane. Finansowanie przyjazne mamy dzięki współpracy z Getin Noble Bankiem. Mamy teraz, kończymy rozmowy z drugim bankiem, więc zaraz będzie finansowanie z drugiej strony. Jesteśmy w stanie rozłożyć płatność za ten system na 48 rat. Dzięki finansowaniu z banku, to jest na bardzo preferencyjnych warunkach, tylko i wyłącznie pod ten projekt. Niepotrzebne są żadne koszty startowe. Oszczędność kosztów na samej energii elektrycznej dzięki temu, że o 75% obniżyliśmy moc tego systemu to 45 tysięcy w ciągu 20 lat to będzie ponad 1 200 000 zł. Audyt, który przeprowadzony został przez firmę Ledeos, jakby nas poraził skutkami, jakby to powiedzieć, szkodliwymi dla zdrowia dziecka przede wszystkim i oszczędności, które wskazywały na bardzo daleko idące profity dla gminy, spowodowały, że okazało się, że nie mamy wyjścia. Tak naprawdę powinniśmy jak najszybciej przystąpić do programu i go realizować, ponieważ każdy zmarnowany miesiąc to jest po prostu pieniądze wydane do tyłu, a też i strata, jeżeli chodzi o zdrowie dziecka, dla nas bardzo istotna. Ponieważ w takich małych miejscowościach jak gmina Wydminy, to inwestujemy w to, co mamy najlepsze, czyli w naszą młodzież, a trudno inwestować wiedząc o tym, że na starcie mają gorzej po prostu i że te warunki, które są w szkole zaprezentowane, nasza szkoła była już, można powiedzieć, zabytkowa, to stworzyło nas do takiej refleksji, że musimy od razu, nie mamy na co czekać, przedstawiłem sprawę Radzie, Rada jakby mnie poparła w tym względzie i go już realizujemy. Przede wszystkim można powiedzieć, że firma jest dobrze przygotowana do tego, co wykonuje, czyli przede wszystkim ma bardzo dobrze przygotowanych projektantów, bardzo dobrą wiedzę merytoryczną, jakie są potrzeby. Oprócz tego dokładnie zna problematykę, jeżeli chodzi o oświatę, tak? Jakie zastosować urządzenia i kiedy, na czym można oszczędzić, a gdzie nie można oszczędzić. Tak, tak więc ten profesjonalizm spowodował, że zaufaliśmy bardzo mocno tej firmie. No i jesteśmy, można powiedzieć, dzisiaj to jesteśmy już wdzięczni, że a oni prowadzili tę inwestycję, bo efekt samego wykonania jest piorunujący, ponieważ wykonanie inwestycji było w weekendy, po godzinach pracy szkoły, w związku z tym dzieci w ogóle nie ucierpiały na zajęciach, że musiały się gdzieś miotać po innych klasach, gdzie były remonty. Panowie zdyscyplinowani, świetnie ubrani i tak więc można powiedzieć, że wzór europejski. Jesteśmy województwem, które ma bardzo drogą energię, czyli to skłania nas do oszczędności, a z drugiej strony decyzją marszałka województwa, zarządu województwa odpowiadamy w tym województwie za wdrażanie części regionalnego programu operacyjnego, który dotyczy energii. Stąd wszystkie działania zmierzające do oszczędzania energii, czyli takie zasługują na nasze wsparcie. No i tak to się złożyło, czyli możliwości, chęci, wiedza, to się spotkało w jednym miejscu i stąd nasza rola. Mam taką nadzieję, że przykład gminy Wydminy zadziała, stąd konferencja, gdzie upowszechniamy wiedzę na ten temat. Ten projekt ma charakter pilotażowy i mam nadzieję, że siła tego przykładu zadziała i będziemy mogli gościć w innych szkołach, gdzie będą rozświecone sale LED-ami. Skądinąd apel do dyrektorów placówek, żeby dokonali takich swoistych audytów u siebie w szkołach, czy faktycznie tam wszystko jest w porządku, czy wymaga jednak poprawy i wtedy przekazywali do wójtów, burmistrzów, a my będziemy się już kontaktować bezpośrednio z samorządowcami.
Czy działają wiecznie? Nie, nie działają wiecznie, natomiast żywotność źródeł LED jest bardzo długa. Jest to od 50, już w tej chwili pracujemy nad źródłami, które będą miały ponad 50 tysięcy godzin czasu świecenia. W przypadku użytkowania w szkołach są to czasy ponad 20 lat. Nie są wystarczająco jasne. Nasze źródła spełniają normy i są pod tym kątem przebadane. Źródła LED-owe firmy Philips spełniają wszystkie wymogi, które przed nimi stawiają polskie normy. Czy jest kosztowne? No, tak naprawdę dobre produkty kosztują, natomiast w przypadku tanich źródeł czas, w którym byśmy je wymienili, może wielokrotnie przekroczyć początkową inwestycję wykonaną na dobrych produktach. Światło LED jest niskiej jakości? Nie. Jest to światło, które ma po pierwsze bardzo dobre oddawanie barw, jeśli producent zagwarantuje, bo oczywiście mogli się Państwo spotkać z takimi zastrzeżeniami, że to jest słabej jakości światło, źle widać kolory, natomiast my gwarantujemy, że oddawanie barw też jest normowe, czyli ten współczynnik oddawania barw jest odpowiedni. Tak jak każde źródło, źródła LED-owe są przebadane, to co pokazywałem na poprzednim slajdzie, pod kątem odporności na wstrząsy, natomiast nadal, powtarzam, spełnia wszelkie postawione wymogi. Nie potrzebują czasu, tak, na rozgrzanie się, czyli to w przypadku źródeł rtęciowych, kiedy potrzebowaliśmy czas na rozpalenie lampy do 100% sprawności. Źródła LED mają czas poniżej pół sekundy na uzyskanie 100% strumienia światła. Nie zawierają niebezpiecznych substancji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł, tak jak Pan Patryk wspomniał, kiedy konwencjonalna świetlówka nam się stłucze, mamy tam rtęć. Tak? W przypadku źródeł LED-owych tego problemu nie ma. Spełniają normy fotobiologiczne, bo tak naprawdę to co jest istotne dla oczu i dla skóry człowieka, to jest przebadanie źródeł pod kątem normy fotobiologicznej. I tak naprawdę dobre źródła, dobre oprawy są warte swojej ceny, bo tak jak widzieliśmy, generują oszczędności i gwarantują odpowiednią jakość oświetlenia. To, co my Państwu oferujemy, to zaplecze w Kętrzynie, bo to, jak Pan wspomniał, mamy oprawy produkowane w Polsce, mamy centrum badań w Kętrzynie, jesteśmy w stanie każdą oprawę przebadać i zagwarantować jej jakość pod kątem stosowania w danym projekcie. Doświadczony zespół, który nad tym wszystkim czuwa. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, sieć energetyczna jako taki akumulator dla tej energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej i włączenie szkół do tego programu prosument, czyli włączenie do programu, który tak naprawdę jest dedykowany osobom fizycznym, spowoduje, mam nadzieję, że spowoduje, że na naszych szkołach będzie więcej instalacji fotowoltaicznych, że będą produkowały ten prąd na własne potrzeby, trochę odciążą samorządy kosztowo, a mam nadzieję, że te środki zostaną przeznaczone na poprawę procesu dydaktycznego, a też będą takim dobrym przykładem dla młodzieży do naśladowania, bo dosyć szybko dorasta nam dzisiaj młodzież i za chwilę to oni będą podejmować decyzje o źródłach energii elektrycznej w własnych domach. Pewnie będą wykorzystywać te przykłady. W tym momencie łączny koszt instalacji modernizacji oświetlenia, jak i koszt instalacji fotowoltaicznej jest, tak jak widać, sporo mniejsze, aniżeli jedynie wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Nie dość, że mamy korzyści w prawidłowej instalacji oświetlenia, korzyści na zmniejszeniu wydatków na prąd, korzyści bezpieczeństwa dzieci, co było omawiane wcześniej, to jeszcze tak naprawdę gmina ma oszczędności roczne w granicach 77 tysięcy, tutaj na przykładzie Wydmin. Więc aktualnie bez dofinansowań te zwroty inwestycji są bardzo korzystne. I tutaj razem z oświetleniem jesteśmy w granicach 48 miesięcy. Co, tak jak wcześniej było omawiane, jeżeli bierzemy kredyt, które są nisko oprocentowane, w
tym momencie te oszczędności, które wykonujemy, które mamy w roku, opłacają nam ten kredyt, więc gmina nic nie wydaje z własnej kieszeni, z budżetu dodatkowo, aniżeli miała wcześniej wydać tylko na energię elektryczną. Zrobiono badanie dotyczące wpływu oświetlenia, które, no 166 to taka niewielka grupa, ale już coś, tak? Jedna szkoła, doszliśmy do 16 lat. Dzieci, w które wprowadzono, były sale, zmieniono oświetlenie w niektórych salach, nie we wszystkich salach. No i okazało się, że zachowanie uczniów mierzone, to tam był wskaźnik hiperaktywności, takiej nadpobudliwości. Zdolność koncentracji była mierzona liczbą popełnionych błędów i rozpiętość uwagi, czyli reagowanie, tak, na polecenia nauczyciela i tak dalej, znakomicie wzrosła. Ponadto dzieci też bardzo lubiły się uczyć w tych klasach, które były dobrze oświetlone, one jakby czuły, że tam jest lepiej i fajniej. To są wskaźniki, tak? To mamy 35%, to szybkość czytania wzrosła 35%, ale to jest logiczne, jak jest lepsze światło, lepiej się koncentruję, lepiej się skupiam, no to mi jest lepiej ogólnie, to mi oko lepiej funkcjonuje. Współczynnik popełniania błędów 45%, prawie połowę, no to genialnie można sobie pomyśleć. Pamiętajcie Państwo, mówiłam o tej motywacji, że dzieci się źle uczą i to nie jest tylko efekt ich motywacji, to jest efekt też środowiska. I zmniejszyły się 76%, zmniejszyły się przejawy na zachowań typu nadpobudliwość. No to też świetne. Zamiast ritanolu ładować w dzieci chemię, może zmieńmy oświetlenie, tak? Sprawdźmy, jak to działa. To niesamowite te wyniki są. No i mamy takie dwa wnioski, tak, których już parę razy powiedziałam, że to środowisko edukacyjne, miejsce, w którym uczą się dzieci, ma różne parametry, tak, czyli możemy sprawdzać różne rzeczy. Oczywiście tam jeszcze wchodzą programy nauczania, takie inne kompetencje w zakresie uczenia się, które są moją ulubionym tematem, w ogóle tym się głównie zajmuję. Ale też światło, tak? Ale też środowisko, w którym dzieci przebywają. Wyraźnie, jak widać, wpływa to na poprawę efektów kształcenia. No i oddaję do refleksji. Organizm człowieka to bardzo złożony system. Musimy myśleć jakby holistycznie, tak? Ze wszystkich stron, jeżeli chcemy zainwestować, tak, w poprawę jakości, chyba jakości życia, tak, 5 milionów dzieci, no to warto tutaj w to zainwestować. To są duże liczby, to trzeba pamiętać, że takimi liczbami powinniśmy myśleć, tak, że to jest 5 milionów dzieci, którym można poprawić i jakość życia, i zdrowie, i samopoczucie, i myślenie o sobie, i poczucie własnej wartości, bo jak te wszystkie inne parametry związane z uczeniem się, czyli stopnie i wyniki nauczania się poprawią, no to wszyscy będą szczęśliwi. Dziękuję.